drodzy, dzisiaj wam opowiem, jak przeżyć 20 węzłów informacji. Oczywiście, jak widzicie, piękna pogoda. Mareczku, jak to jest? Czy to jest pogoda normalna, czy taka ekstremalna? W ogóle to nie jest pogoda jakaś ekstremalna, ale generalnie w Chorwacji to nie jest normalne. To znaczy, z reguły jest słońce i przepiękna pogoda. Ale to też zależy na atrakcji. I właśnie to jest piękne. Powiedz mi tak, czuję się bezpiecznie, nie kołyszę, pijemy sobie też oczywiście z miejsca ciepłe, gdzie możemy sobie coś zjeść, napić się, herbaty, kawy. No jasne. No albo zjeść kanapkę. Albo zjeść kanapkę. Co robić na łódce, żeby czuć się dobrze? Żeby czuć się dobrze? Poddawać się ci lautowi. Płyniemy tam. Jesteśmy na Adriatyku, w Chorwacji i płyniemy do miejsca, które się nazywa Šibenik, w tym miejscu. Z tego co pamiętam, Šibenik jest bardzo ładnym miasteczkiem i ma wspaniałą katedrę, taką zapiękną, tak? W Šibeniku są cztery twierdze w ogóle i jest katedra świętego Jakuba, która jest wpisana do zabytków UNESCO, która była kiedyś spalona i była cała czarna. Ale niestety Chorwaci ją wzięli i umyli. I w związku z tym już nie jest czarna, tylko jest umyta. I jakby to straciła trochę na znaczeniu. Bo ona była wspaniała dlatego, że przez ostatnie 300 lat była cała czarna. Czarna zupełnie. Ale już nie jest czarna. A my płyniemy tutaj tym kanałem. Tak? Jest. Płyniemy tutaj tym kanałem. Płyniemy tutaj do Šibenika, do Zalewu Šibenickiego. I dalej rzeką w kierunku wodospadów Krka. A, jedno z piękniejszych miejsc Chorwacji, tak? Tak jest. Będziemy płynęli tutaj do wodospadów Krka rzeką po słodkiej wodzie 20 km w górę rzeki. To jest tylko chyba prawdopodobnie w Chorwacji, gdzie można rzeką płynąć katamaranem. Wiecie, że ja lubię ciepłe klimaty, ale muszę wam powiedzieć, że jestem zachwycony właśnie tym, że jest inaczej niż zawsze. I dlatego, Marku, dziękuję ci, że w ogóle załatwiłeś mi taką pogodę, że jest coś innego i nie zawsze świeci słońce, a to, że nie zawsze świeci słońce, to jest właśnie ten plus. Tak, zapraszamy was na rejsy z firmą Sales for Rent. Jest zajebiście. Aleksander Kramarz, Marek Kuźnicki, Bogusz. Wasz fan Aleksandro. Do zobaczenia.